Cześć wszystkim, moi drodzy! Coraz częściej zamawiamy jedzenie do domu. Nie jest tak? No i co? Mam was. Ja też delikatnie poszedłem w ten nurt, ale się zmieniam. Natomiast czasami jeszcze mam ochotę zamówić coś sobie i na przykład niech to będzie piękna, sławetna pizza. I zawsze się zastanawiałem, czy mam zamówić to może z pyszne.pl, gdzie dowożone jest samochodem, a może z Uber Eats, gdzie dowożone jest teoretycznie, jak zawsze, rowerem. W jakim czasie dojdą do mnie te pizze? Czy będą smaczne, czy będą gorące? I oczywiście, która aplikacja szybciej, a może i taniej mnie obsłuży? No to co? Sprawdźmy, kto dzisiaj wygra. Zaczynamy. To krótka chwilka na temat aplikacji. Uber Eats, jak wiemy, należy do swojej matki, czyli Ubera, i polega na tym, że możemy sobie się zatrudnić jako kierowca właśnie posiadając tylko rower. Natomiast pyszne.pl jest to już niestety nie polska aplikacja. Panowie sprzedali niemieckiemu konsorcjum po 2 latach. I tak prezentuje się Uber Eats. Zobaczcie sobie sami. Zamów 2 dania w cenie 1. Polecamy. Nowości. Pierogarnia ręcznie robiona, le buffet, azjatycka i sushi. Dobra. To jest w takim razie Uber Eats, a pyszne.pl wygląda w następujący sposób. Jest zdecydowanie łatwiejszy, myślę, design. Restauracje są od razu wymienione. Mam wrażenie, że tutaj jest o wiele więcej restauracji. Jak sami możecie zauważyć, patrzcie, ile ich mamy. No naprawdę bardzo dużo. Przenieśmy się jeszcze na chwilkę do Uber Eats. Tak to wygląda tutaj. No jest dużo mniej. Naprawdę. Myślę, że tutaj możemy mówić nawet o w granicach połowy. Seria, która się nazywa Maxi, a także Mafia. Zamówimy rzecz jasna 2 takie same. Ja teraz ogarnę szybko zamówienie i pokażę wam, cóż takiego udało mnie się dostać. Pizza Capricciosa. O proszę! 26 zł kosztuje pizza, natomiast opłata za dostawę wynosi 6,99, czyli mamy razem łącznie 33 zł, aha, bo jeszcze tutaj był grosz. Przenosimy się teraz szybkim tempem do Pyszne. W takim razie wynika, że na pyszne.pl podana pizza kosztuje 30 zł i 60 groszy. Oczekiwanie na potwierdzenie, tylko chcę wam jeszcze pokazać ten fragment. Maxi Pizza, bank, otrzymała twoje zamówienie, więc teraz szybciutko przenosimy się do Uberka. Składam zamówienie, 33 zł, tak jak was wcześniej informowałem. Czyli o 16:40 pizza ma zostać dostarczona, więc wynika, że lekko ponad pół godziny z Ubera. Na Pyszne nie było tej informacji, ale nic nie szkodzi. Dobrze, to było pierwsze zamówienie, niech one do mnie przyjdą. Sprawdzimy wszystkie te aspekty, o których wam mówiłem, a później pod wieczór skorzystamy z tej drugiej, żeby nie było od razu, bo być może warunki się zmienią. Też musimy to brać pod uwagę, żeby jeszcze bardziej kompleksowo ten materiał został wypełniony. Czekamy w takim razie na pizzę. Mena. Jej, no już? Dzień dobry. To pan już tak bardzo szybko. Dobrze. Tak się nie spodziewałem. 16:36. Pyszne.pl. Turbo szybko. Dobra, spodziewałem się raczej, że będą w bardzo podobnym momencie, natomiast jest inaczej, to teraz zobaczmy, w jakim stanie przyjechała pizza z Pysznego. Tak się prezentuje. No, nierówno położona. Już minusik. Nie, no żartuję oczywiście. Natomiast jest bardzo dobrze. Sprawdźmy sobie od razu temperaturę pizzerki. Tak będzie mi łatwiej. 53,8 stopnia. Bardzo ładnie. Czasowo wypadają super. Dobrze, poczekajmy zatem teraz na Ubera. Kiedy on przyjedzie? Jak to wygląda? Dostawca pizzy dostarcza jedzenie pod drzwi. O! Jest, wyruszył! Teraz! Na motocyklu! Czyli nie na rowerze. Za 9 minut będzie. Zresztą, po co ja to mówię i się ekscytuję, skoro wy też to tutaj widzicie. Gdzie jesteś? Skręcasz. Chłopie. Oka? Widzę go już? Nie, nie, skręca dopiero tam. Skręca obok Sheratona. Ty, albo pomylił drogę. Pomylił drogę. Ja pierdyle! A miałem dać mu 200 na piwku. Ty, jak on tam nie skręci w prawo, to padnę. To już mamy zimną. Dzień dobry. Dzień dobry. Cześć, trzymaj się, dziękuję. Do widzenia. Do widzenia. Bardzo miły człowiek. Jest! Sprawdzamy. Zatem pizza z pyszne.pl była o godzinie 16:35. Pizza z Uber Eats przyjechała o godzinie 17, żeby wam pokazać, żebyście nie myśleli. 17:02. Więc mamy, no, 25 minut później. Sprawdźmy zatem pizzę.
Tak wygląda. Oj, 34 stopnie. No dobra, w jakiej kondycji jest? Tu myślę, że nie będziemy zbytnio oceniali, bo to jest jedno i to samo. Natomiast dostawa ewidentnie późniejsza i ewidentnie zimniejsza, ale to też zaraz wam coś powiem dlaczego i jak. Wybiła 20, zatem 20, kiedyś się umówiło, dzisiaj akurat tak nie jest. Niemniej jednak musimy zamówić z Uber Eats i spyszne.pl. W przyspieszonym tempie pokazuję co i jak. Pizza, tak zwana capricciosa. 7 zł również jest za dostawę, więc razem będę musiał zapłacić 30 zł i 99 groszy. Dobrze, od razu składamy zamówienie. Dobrze, i teraz tutaj odnajdujemy pizzeria Mafia. Wyskakuje capricciosa, bang, 23 zł. Czy to będzie cena ostateczna? Dostawa gratis. Nie mogę złożyć tego zamówienia, minimalna kwota to 40 zł. O proszę. Dobrze, to coś zamówimy, 23, to potrzebujemy ile? 17 zł. Okej, no to niech będzie 41, dobra. Oczywiście nie będziemy obejmowali tego testem, ale to już jest na minus, jeżeli chodzi o Pyszne albo o tę restaurację. Podejrzewam, że Pyszne, bo z tego portalu zamawiam. Czas, który będę, to około 40 minut. Tak jest na razie napisane, więc w teorii Uber przyjedzie szybciej. Przekładam kamerę na drzwi i opowiadam wam o tych na razie wrażeniach, które mam. Uber a Pyszne.pl. Pyszne.pl to jest tak naprawdę pośrednik pomiędzy mną, czyli klientem, a restauracją. To nie jest tak, że ktoś z Pyszne docelowo zabierze moją pizzerkę i ją przywiezie, tylko osoba z tej restauracji. Tak jak mówię, pośrednik. Natomiast Uber to jest ktoś z zewnątrz, który ma za zadanie przyjechać do restauracji, odebrać moje zamówienie i przywieźć mi je tutaj bezpośrednio do mieszkania. Dlatego to trzeba rozgraniczyć, ale też trzeba zaznaczyć, że Uber oferuje dowóz z takich restauracji, których inne portale w ogóle, McDonald's, Berliner Kebab, Nordfish, albo wiecie, takie, które są w galeriach, w centrach handlowych, gdzie nie oferują dowozu, ale właśnie za pośrednictwem Ubera możemy z tego skorzystać. Warto o tym pamiętać podczas składania zamówień. 20:15 jest, 30 ma przyjechać ktoś z Ubera, a 40 z Pyszne. Ciekawe, czy tak będzie. 20:17 i już moje zamówienie z Ubera leci. Będzie za 12 minut, a już przeskoczyło na 7. Tak proszę, ciepła, jak nie wiem, do testu. No dobrze, zatem jednak troszeczkę się przedłużyło, ale nic nie szkodzi, jest godzina, żeby was nie skłamać, chcę wam od razu pokazać, 20:34, zatem 34 minuty czekałem na co? Proszę bardzo. Tak wygląda, no jest większa. Wydaje się smaczniejsza. Oj, czy mamy lepiej? Czas był. Temperatura 57,5. No Uber, Uber, dzień dobry. No wygrywa naprawdę. 34 minuty i temperatura 57,5. To jest rekord. To teraz zobaczymy, w jakim czasie przyjedzie Pyszne. Najgorsze jest to, że teraz dostałem jakieś powiadomienie. Przeczytam wam, zresztą sami sobie zobaczcie. Twoje zamówienie zostało potwierdzone, zostanie dostarczone za około 60 minut. Ale od teraz czy... No właśnie tego nie wiem, bo dopiero teraz dostałem, więc wynikałoby, że od teraz 60 minut. No ale to by w ogóle nie współgrało z tym, co zostało na początku powiedziane. Czyli o 10. No, a miało być 20:43. Dzień dobry. Przepraszam za spóźnienie. Małe słowo, a cieszy. No niemniej jednak i tak musimy sprawdzić, o której godzinie dostarczono zamówienie. O godzinie 21:24. W jakim stanie jest pizza? Tak wygląda. No. Chyba lepiej. 53,8, czyli jest identyko jak w przypadku Uber Eats. Tylko że Uber Eats przyjechał. No. 57. Albo 57. No, ale to już są tak znikome wartości. No, ale najważniejsze. Nie była zrobiona godzinę temu. Najważniejszą wartością jest to, że Uber przyjechał w pół godziny. A tutaj mamy zamówienie w prawie półtorej. Dobra, moi drodzy, teraz w takim razie. Zaproszę was na podsumowanie, prześledzimy sobie wszystko od początku. Uber
Uber przyjechał później niż Pyszne.pl. W pierwszej konkurencji czasowo wygrało Pyszne, natomiast nawiązka ta była, no, nazwijmy to nieznacznie znaczna. 20-15 minut. Temperaturowo 35 do 54 to jest duża różnica. Jedna była ciepła, druga była delikatnie zimna. W drugiej turze konkurencji po godzinie 20 wygrał zdecydowanie Uber. Dodatkowo mogliśmy zamówić tylko pizzę, a nie tak jak w przypadku Pyszne, że musiałem domówić coś jeszcze, by wypełnić normy, czyli te 40 zł, które musiałem pokryć. Uber wygrał także, jeżeli chodzi... Znaczy o temperatury to nie będziemy się sprzeczali, bo były tak bardzo podobne, że tutaj nikt tego z nas nie wyczuje. Jakie mamy w zasadzie takie wnioski kończące? Jeżeli chcemy zamówić jeden produkt, chyba musimy skorzystać z Ubera. Jak widzimy, też on może przyjechać szybciej, pomimo że jest takim pośrednikiem, a nie stricte osobą z tego lokalu gastronomicznego, z którego zamawiamy za pośrednictwem Pyszne.pl. Fajne wnioski, myślę, że też otworzyło mi oczy. Nie spodziewałem się, że to może tak wyglądać. Częściej korzystałem z jednej aplikacji, to pozostawię już swojemu rozmyślunku. Natomiast chciałbym, żebyście wy podzielili się swoimi doświadczeniami, czy częściej zamawiacie z Pyszne, czy z Ubera, czy może jeszcze inne sposoby. Byłoby mi naprawdę bardzo miło, jakbyście napisali w komentarzu, weszli na background Instagrama, na Facebooka i oczywiście zasubskrybowali kanał. To od was zależy, czy te filmy będą się pojawiały. W sensie takie i jeszcze więcej. Wszystkiego dobrego, moi drodzy, trzymajcie się, do usłyszenia, do zobaczenia, cześć! Pizza, kebab, spaghetti. Kiedyś miałem taką dietę. Jeżeli nie chcecie, żebym do niej powrócił, to zasubskrybujcie i na pewno się posłucham. I później mamy tu produkcja i tu. Widzę wszystko.